Jeżeli chodzi o te monolity, no to zaczynasz tutaj w tym miejscu. Twój cel to przejście tutaj do tego monolitu, do tego i na końcu zrobienie wszystkich trzech na 90. W sensie, jak wchodzisz do monolitu, to robisz tutaj mapki. No, to ogarniesz. Robisz mapki, ładujesz stability, robisz questa, robisz questy, na końcu bierz bossa, wybierasz blessing. Później wracasz w to miejsce tutaj, na tą wysepkę. Masz filmik mały. Masz filmik mały. Jak tu przyjdziesz po zrobieniu tych 90-tek, tutaj o, wchodzisz, masz tam filmik i po tym możesz, na jaki monolit nie wejdziesz, masz monolity level 100. No i tu sobie robisz dalej, robisz stability, robisz bossa i później robisz przystanek, który ci zwiększa spaczenie. No i to w zasadzie tyle. Jak zrobisz wszystkie 90-tki, to musisz wejść tutaj, w tą miejscówę. Później gdziekolwiek nie pójdziesz, to będziesz mógł blokować stówkę. A jeżeli chodzi o te błogosławieństwa, to jak zrobisz monolit, to ci losuje 3 z puli iluś tam. Wiesz, tutaj masz błogosławieństwo. Na przykład wejdę tu. Tu mam odkryte, na tym monolicie. A tu mam jeszcze jakieś zablokowane. Czy musiałbym kilka razy zrobić, żeby trafić na te nieodkryte? No. Tak. I te monolity robisz po prostu. No, robisz takiego questlina. Robisz tutaj do końca, robisz bossa. Teraz na stówkach. To robisz do końca stabilność. Robisz tego bossika. No i tyle w zasadzie. Tylko tutaj chyba musisz zrobić jeszcze te questy, nie? Żeby jak nie masz blessingu na jakimś, albo chcesz wylosować nowy. No. I tyle, jeżeli chodzi o mapki endgame'owe, monolity.